Wiadomo już, kto stał za kradzieżą i podpaleniem elektrycznych skuterów z miejskiej wypożyczalni Jednośladów. Policjanci ustalili sprawcę. Następnie zatrzymali 14-letniego sprawcę kradzieży i podpalenia dwóch skuterów miejskich, do którego doszło we wrześniu na terenie Legnicy. Śledztwo mundurowych wykazało, że nie było to jedyne przewinienie nastolatka. W toku wykonywanych czynności policjanci udowodnili 14-latkowi również kradzież z włamaniem do jednego z legnickich lokali gastronomicznych, do którego doszło w ostatnim czasie na terenie miasta. 14-latek został zwolniony i przekazany opiekunowi. Teraz będzie odpowiadał przed sądem rodzinnym zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich. Przypomnijmy, że do kradzieży i podpalenia skuterów doszło zaledwie tydzień po uruchomieniu wypożyczalni w Legnicy. Jak jednak informuje właściciel firmy, póki co nie zamierza on zawiesić swojej działalności nad Kaczawą.